Wyjaśniamy okoliczności i przyczyny wybuchu gazu w jednym z lokali gastronomicznych w Rybniku przy ulicy Orzepowickiej. Zgłoszenie otrzymaliśmy tuż po godzinie 17. Zaalarmowała nas pani, która była, można powiedzieć, świadkiem tego zdarzenia. Wezwała na miejsce również pogotowie ratunkowe, straż pożarną. Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza z policyjnym technikiem. Zabezpieczyliśmy ślady na miejscu tego zdarzenia. Kobieta w wieku 25 lat została poparzona. Została ona zabrana śmigłowcem z pogotowia lotniczego do szpitala w Siemianowicach Śląskich. Prawdopodobnie w wyniku błędnie zamontowanej butli 11-kilogramowej z gazem LPG doszło do wycieku gazu, a następnie do wybuchu, w wyniku czego poszkodowana została jedna osoba. Straty w pomieszczeniu nie były specjalnie duże, bo bezpośrednio po tym zdarzeniu interweniował jeden z przechodniów i przy pomocy gaśnicy, która była na wyposażeniu tej budki, ugasił pożar, także w zasadzie spaleniu tam niewiele uległo. Kobieta doznała obrażeń w postaci ran rąk, przede wszystkim nóg, natomiast jeżeli chodzi o zagrożenie dla życia i zdrowia, mamy informację, że te poparzenia nie zagrażają życiu i zdrowiu. W jaki sposób unikać takich sytuacji? No przede wszystkim trzeba bardzo uważnie posługiwać się z urządzeniami służącymi do gazu propan-butan, czyli bardzo dokładnie podpinać butle, bardzo dokładnie podpinać urządzenia do redukcji gazu, a także należy pamiętać o przeglądach technicznych tych urządzeń i butli.